Gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z Wami. Jezus w ten sposób przygotowuje uczniów do wspólnego spożywania paschy, tej ostatniej w jego ziemskim życiu, którą my nazywamy ostatnią wieczerzą. Jezus wśród swoich uczniów tak siebie ukazuje jako tego, który gorąco pragnie być ze swoimi. I to, co po ludzku, w ludzkich uczuciach, w ludzkim sercu Jezusa zostało wyrażone, od, właśnie po ludzku zostało wyrażone to, co jest Boże. To Boże oczekiwanie wobec człowieka można tak przełożyć na ludzki język jako pragnienie spotkania. Jezus ustanawia Eucharystię jako sposób utrwalenia swojej obecności wśród swoich. Mówił, będę z wami przez wszystkie dni, do, aż do skończenia świata. Idźcie i nauczajcie. Więc jest w nauczaniu Kościoła. Jest w działalności misyjnej, we wszelkiej działalności. Ale trzeba też, i to jest wolą Jezusa, takiego spotkania, które nie jest skupione na tym, żeby skutecznie działać w imię Jezusa, ale żeby Go spotkać. Że, że przed jest to być razem. I że Bóg po ludzku to tak wyraża. Jezus pragnie być ze swoimi i daje siebie, swoją ofiarę, swoje wydanie, zawiera w znakach chleba i wina, właśnie, czyli posiłku, uczty, czegoś, co co razem gromadzi. Chce nas razem gromadzić na tym znaku swojej obecności. Obecności, która jest właśnie taka, obecność wydana. To jest. Ciało za was wydane, to jest krew za was wylana. A więc, gdy myślimy o obecności Chrystusa, to właśnie w ten sposób, że jest to obecność, która jest dla nas, która jest to owocem wydania, że w Bogu trwa wydanie Chrystusowe. Raz umarł na krzyżu, raz zmartwychwstał w konkretnym momencie historii, ale to jednorazowe wydarzenie jest znakiem tego, co w Bogu trwa. I dając nam ten znak, to czyńcie na moją pamiątkę, e, sprawia, że możemy nieustannie go spotykać, właśnie tego, który pragnie być z nami, który siebie e, za nas wydaje. K, e, dla którego, e, którego ta możliwość spotkania jest właśnie taka, bo siebie wydał. Eucharystia nie jest pamiątką ostatniej wieczerzy, jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania. Natomiast na ostatniej wieczerzy Jezus nam daje sposób przeżywania, spotkania ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa, daje nam siebie w znaku, takim, który jest dla nas, jest wspólnym, który wymaga zgromadzenia, który wymaga podjęcia, dialogu, przyjęcia ofiarowanego Chrystusa, a jak Go przyjmujemy, jako Tego, który się ofiarował, przyjmiemy jako pokarm. Jako naszą wewnętrzną siłę, która nie jest jakąś tam energią ku, służącą do czegokolwiek, jakichkolwiek działań, jest niespotkaniem z osobą, która siebie wydała. A więc ten pokarm jest po coś konkretnego, żebyśmy wychodzili naprzeciw niego, abyśmy mieli siłę do wypełnienia Bożego Zamysłu wobec nas, by to. Spotkanie z tym, który pragnie spotkania, który wydaje się dla nas, było właśnie takie, że my też pragniemy, my też siebie wydajemy, zawierzając się całkowicie jemu, jego zamysłowi zbawczemu wobec nas.